Witam Was serdecznie w szybkim poradniku z Rocket League'a. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić taki status online, nie wiem jak to inaczej nazwać. Tutaj macie pokazane na przykładzie EcoGnoma. Od razu mówię, że to działa tylko dla ludzi, którzy mają włączonego Backes Moda. No i ten status jest na ten moment pokazywany wyłącznie jak nie jesteście akurat w meczu, czyli jak jesteście albo w menu, albo na treningu. Możecie tutaj ustawić cokolwiek, nie wiem jaki jest limit znaków, nie sprawdzałem tego, no ale no widzicie jaka jest długość tej linijki. No więc tak, jak to zrobić? Na samym początku musicie zobaczyć pod jakim przyciskiem macie do włączenia konsolę w Backes Modzie. Jest to chyba domyślnie albo na F6, albo na tym takim zawijasie. Tutaj możecie po prostu wejść w F2 klikając, macie tam taką Backes Mod Settings i w Bindings macie tutaj trzecie od góry F6 akurat u mnie. Tak to jest podpisane, dlatego też już możemy z tego wyjść i klikamy F6. I wszystko co musicie zrobić to wpisać tutaj CL, podłoga, online, status. No ja to wam generalnie przekopię pewnie do komentarza, a teraz to wpiszę szybko. Dobra, CL Online Status Override. I w tym momencie musicie w cudzysłowie napisać cokolwiek chcecie wyświetlić, na przykład teścior i też polskie znaki nie działają. Okej. Nie zobaczymy tego na moim przykładzie, ale tutaj możecie zauważyć tutaj u innych osób, jak mają poustawione. Jak widzicie, profesjonalne tutaj statusy online. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Tak jak tutaj, o widzicie, tutaj taktyczne zmienianie statusu. Pamiętajcie o tym subiku, tutaj coś wcześniej też było napisane, nie pamiętam co, ale też o tym pamiętajcie, a ja się z wami żegnam, hej!